Witam was serdecznie. Kochani, nazywam się Jakub Górski. Chciałem wam powiedzieć prawdę. A prawdą jest Jezus. Jezus sam o sobie powiedział: ja jestem prawdą, drogą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca jak przeze mnie. Tylko Jezus jest drogą do Ojca. Tylko w Jezusie jest życie i tylko On jest prawdą. I prawdą jest to, co Jezus dokonał dla ciebie i dla mnie. Abyśmy mogli być zbawieni. Abyśmy, kiedy to życie fizyczne skończy się, mogli być zbawieni. I chcę ci powiedzieć, że jesteśmy zbawieni za darmo. Z łaski. Przez Jego świętą krew. Nie z uczynków. Jeżeli myślisz, że uczynkami możesz na cokolwiek zasłużyć, na wejście do nieba, to jest błąd. To jest kłamstwo. Z uczynków nikt nie będzie zbawiony. Jezus musiał przelać swoją świętą krew. To był jedyny człowiek, który chodził tutaj po ziemi bez grzechu. Który oddał swoje życie i został ukrzyżowany za moje i twoje winy. Za moje i twoje grzechy. Przybił do krzyża twój grzech. Więc dzisiaj możesz przyjść do Niego. Możesz przeprosić za swoje życie bez Niego. Za życie bez Boga. Za życie w egoizmie. Za to, że większość swojego życia żyłeś bez Boga. I żyłeś grzesznie. I możesz przyjść do Niego w pokucie i uwierzyć w to, że On umarł za twoje grzechy. I że ty nie musisz ponosić kary, ponieważ On został ukarany za ciebie i za mnie. To jest dostępne dla ciebie i to jest dostępne przez wiarę. Jeżeli teraz przychodzisz tutaj obok i słyszysz te słowa i wierzysz w to, to w swoim domu, w swoim pokoju zawołaj: Jezus, ja wierzę, że ty umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę, że siedzisz po prawej stronie Boga Ojca i czynię ciebie swoim Panem i Zbawicielem. Bo Słowo Boże mówi, jeżeli w sercu uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał, zbawiony będziesz. I dzisiaj jest to dla ciebie dostępne. Usprawiedliwienie jest w Ewangelii objawione. I tylko usprawiedliwieni możemy być przed Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli przyjmujesz to, to On zrobił dla ciebie. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Jezus powiedział do faryzeusza, do Nikodema, dostojnika żydowskiego, kiedy przyszedł do niego w nocy, pokrył mu przed innymi faryzeuszami, bo nie chciał, żeby zobaczyli, że on do niego przychodzi. Więc przyszedł w nocy. I mówi: mistrzu, wiemy, że od Boga przyszedłeś, bo nikt by takich rzeczy nie czynił, jakby Bóg nie był z nim. Bo Jezus czynił wiele cudów, uzdrawiał chorych, wypędzał demony i wskrzeszał zmartwych. I On mówi, że musicie na nowo się narodzić z ducha i z wody. I kto nie urodzi się na nowo, kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Więc to jest warunek. To jest warunek, żeby ujrzeć Królestwo Boże. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest ostateczną ofiarą za grzechy. Nie ma innej ofiary i nie ma żadnego czyśćca. Czyściec jest wymyślony. W Biblii nie ma nic napisanego o czyśćcu. Jezus jest ostateczną ofiarą. I tylko Jego święta krew jest w stanie oczyścić cię z grzechu. Oczyścić twój grzech. Być może dzisiaj żyjesz w grzechu, w zniewoleniu i jest on dla ciebie atrakcyjny. Dla mnie grzech był atrakcyjny kiedyś. Grzeszyłem, lubiłem grzeszyć. Ale w 2012 roku zawołałem do Jezusa. Powiedziałem: Jezus, jeżeli ty naprawdę istniejesz, to proszę cię, zmień moje życie. Zawołałem do Niego, ponieważ zacząłem czytać Biblię i w Ewangelii przeczytałem, że On szedł na Golgotę z krzyżem i tam został ukrzyżowany za moje winy. I ja w moim sercu uwierzyłem w to. Oglądałem wiele filmów. Każdy z nas co roku ogląda film o Jezusie. Każdy widział ten film. Ale czy
dla nas to, co znaczy, to, co zrobił Jezus. Czy żyjemy sobie po prostu swoim życiem? Największy grzech ludzkości to jest to, że żyjemy bez Boga. Dlatego każdy musi narodzić się na nowo. Żyjemy i myślimy tylko o sobie. Świat zmierza ku zagładzie. To wszystko będzie spalone. Więc masz jeszcze szansę pojednać się z Bogiem. Jest jeszcze dzień, który nazywa się to, co nazywa się dzisiaj. Więc jeżeli słyszysz dzisiaj te słowa, nie zatwardzaj swojego serca. Tylko po prostu uwierz w to, otwórz się na Boga. Nawet jeżeli tego nie czujesz, nie czujesz Boga w swoim życiu, ponieważ jesteś tak bardzo zagubiony, to powiedz: Boże, ja gdzieś w moim sercu pragnę Ciebie, bo wierzę, że tak jest, wierzę, że każdy człowiek ma w sercu pustkę, którą pragnie zapełnić. I szukamy wypełnienia tej pustki w narkotykach, w uzależnieniach, w alkoholu, w hazardach, w kobietach, w seksie. Szukamy tej miłości, wypełnienia tej pustki, ale tylko Jezus jest w stanie wypełnić tą pustkę. I możesz jeszcze dzisiaj powiedzieć: Jezus, ja potrzebuję, żebyś wypełnił tą pustkę w moim sercu. I Jego Duch Święty może wypełnić tą pustkę i może wypełnić Twoje wnętrze i może ożywić Cię, jeżeli w to uwierzysz. Jeżeli uwierzysz w te słowo życia. Słowo Boże jest słowem życia. Ono jest lekarstwem dla całego ciała. I to słowo ma moc i ono żyje. I to słowo, ta ziemia i niebo przeminą, ale to słowo nie przeminie. Więc zachęcam Cię, żebyś uwierzył w to słowo i uwierzył w to, co zrobił Jezus na krzyżu dla Ciebie i dla mnie. Chciałbym Was zostawić z tym, co teraz tutaj powiedziałem. I pomyślcie o tym, czy to, co zrobił Jezus 2000 lat temu, niewinny człowiek, bez grzechu, ma dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie? Czy przechodzisz teraz obojętnie i jesteś zajęty swoim życiem, że nawet o tym nie myślisz?